którzy późno kładą się spać, zapewne widzieli błyskające wczoraj w nocy na tracy światła. Niestety, nie dlatego, że któryś z kryminalistów trafił na krzesło elektryczne. Nie. Najwyraźniej ktoś w więzieniu wpadł na pomysł, żeby tamtejszy recydywista znany jako Elektro zapłacił za swój pobyt zamiast podatników. Jako, że jest on dobrym źródłem prądu, podłączono go do więziennej sieci. Okazało się, że Elektro nie chce współpracować. I więzienie trzeba było ponownie przepiąć do sieci miejskiej. Szkoda, bo już miałem nadzieję, że wreszcie będę mógł korzystać z tostera i mikrofalówki naraz. Bez wysadzania bezpieczników.